Witam serdecznie na moim kanale. Przed Wami kolejny odcinek z serii Diablo 2 Resurrected. Gramy czarodziejką. Ostatnio taki trochę mniejszy progres, taki trochę wolniejszy odcinek, bo się ogarnialiśmy. Zrobiliśmy tylko świątynię Żmija Szponów i odkryliśmy tajemne sanktuarium. Dzisiaj spróbujemy tajemne sanktuarium zaliczyć bardzo szybko i spróbujemy przejść do. Nie tutaj. Przejść przez Duriela też. Jeżeli chodzi o olśnienie, czyli broń, którą chcemy dać najemnikowi, to ona wymaga niestety poziomu 27, czyli na razie to zapominamy. On jest dość dobrze uzbrojony jak na chwilę obecną. Ten hełm, który też tutaj wsadzisz, czyli te Ord Sol, czyli wiedza, to też jest poziom 20, chyba 3 czy 4, także na razie skupimy się na tym, co mamy w skrzynce, żeby ubrać i będziemy kombinować. Jeżeli chodzi o umiejętności, to możemy spokojnie dodać więcej w... Tutaj błyskawice to może jeszcze dodamy raz w pole statyczne, żeby zwiększyć zasięg, ale to nie jest na chwilę obecną potrzebne, bo raczej będziemy to używać jednostkowo. Tutaj nie będziemy ruszać, dopóki nie osiągniemy maksa tutaj. A jeżeli chodzi o umiejętności, jakie będziemy tutaj rozdawać, to jeszcze potrzebujemy tylko lodowy grot i już będziemy tutaj zamieć używać. To i tak musiałem dodać, więc już dodałem. Mam 6 wolnych punktów, zainwestuję je wszystkie w lodowe uderzenie. To jest atak, którego głównie będziemy używać. Koszt many się nieznacznie zwiększył. Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Dobra. Rozpoczynamy wędrówkę po tajemnym sanktuarium. Możemy to zrobić w bardzo szybki sposób, ponieważ mamy pod piątką teleport, także nie powinno to zająć zbyt długo czasu. Możemy się zatrzymać, te grupki jakieś powyczyszczać, jeżeli coś nam się ciekawego trafi, typu Champion Duch. A możemy to zignorować i zrobić tak, jak mówię, po szybkości. Na początku oczywiście to nie jest rewelacyjne, bo cały czas nam tej many brakuje, ale zobaczycie, że z biegiem czasu to wszystko się uspokoi. Miksturki nie są aż tak drogie, żeby nie można było się wyposażyć w całą skrzynkę miksturek i zrobić szybkiego przebieżki. Zobaczmy, czy to jest w ogóle ta odnoga, o którą chodzi. I jak już teraz mamy dużo tych skilli, które zjadają nam manę, to będziemy jednak używać całej skrzynki zapełnionej maną na wycieczki. Od następnej wycieczki, już tutaj jesteśmy w terenie, to już nie jesteśmy w stanie się wrócić. Znaczy nie chcemy się wracać, tak? I tak będziemy zaglądać do... W sumie to i tak będziemy zaglądać do miasta po każdym dojściu do końca planszy w tajemnym sanktuarium, bo tak najszybciej się wraca. No mógłby się ktoś wspierać tą, jakbyśmy mieli tyle many, żeby nie trzeba używać miksturek, to moglibyśmy się teleportem wrócić. To by nam nic się nie stało, nie odczulibyśmy tak tego. Zobaczmy, czy tutaj jest nasz kolega, niestety go tutaj nie ma. Ale już jak jesteśmy, to pootwierajmy te skrzynki. To też jest jedno z miejsc, gdzie można sobie pofarmić, można robić takie przebieżki do każdej z tych skrzynek i z powrotem. Wracamy do miasta, bo i tak musimy, wyposażymy się w dużą ilość miksturek many, bo one będą najbardziej teraz potrzebne i najwięcej ich będzie schodzić. Zawsze możemy je wypić, jeżeli chcemy coś podnieść, a nie mamy miejsca. Dobra, myślę, że na jedną stronę to starczy. Tajemne sanktuarium. Wszystkie te plansze teraz już będzie się dużo szybciej robić, bo mamy teleport. Teleport, jeden punkt tylko jest potrzebny, nie ma sensu ładować w niego więcej punktów. Skoro się zatrzymam, ubiję trochę potworków. Tu jest ich wystarczająco dużo, by się zatrzymać. Jeden blizzard by załatwił, jedna zamieć by załatwiła sprawę, no niestety jeszcze nie mamy dostępu do zamieci.
Czy tu się w ogóle trafił jakiś czempion, czy tylko tak po prostu ich było dużo? No niestety było ich tylko dużo. Dobra, zwoje identyfikacyjne, miksturki many zawsze można wziąć. No i kontynuujemy naszą wyprawę, teraz już będziemy używać teleportu. Chcę się dowiedzieć, czy to jest właściwa odnoga. To jest właściwa odnoga. Robimy więc te podporki znacznie szybciej niż fizycznymi postaciami, które biegają, zgadza się? Fajnie, że wpadł ten teleport zaraz przed samym sanktuarium. Zadanie na ubicie demonologa. Jakaś lekka przycinka gierki. Nie wiem dlaczego tak dobrze dzisiaj grała. O, demonolog padł, nawet nie zauważyłem kiedy. Sorki. Vogue. No będziemy takie rzeczy brać na razie, dopóki nie znajdziemy mu czegoś innego. To można zobaczyć, czy to co nam wypada nie będzie lepsze. 10-25, czyli ma lepsze obrażenia. Dodatkowo bonus do obrażeń, do minimalnych obrażeń, do obrażeń zadanych nieumarłych, do skuteczności ataku. Jeszcze niepotrzebna mana. Tutaj mamy do skuteczności ataku 14. Tylko to jest względem nieumarłych, czyli to jest dobre względem nieumarłych. Zostawimy sobie jednak to, co mamy. Wydaje się lepsze. No i ruszamy do kanionu maga. Może tutaj uda się też szybko znaleźć Turiela. Właściwie sanktuarium jest sanktuarium z półksiężycem. Te sanktuarium będziemy chcieli odnaleźć. Wybijmy trochę miażdżycieli z aktu pierwszego. Przynajmniej tak wyglądających jak ci pierwszoaktowi. A weźmy tą miksturkę leczenia. Odnajdźmy prawidłowy grobowiec. Ja nigdy nie pamiętam, w którą stronę są które grobowce. Bo nigdy też nie robię tych grobowców. Zawsze staram się tylko znaleźć ten właściwy i uciekam stąd. Są fanatycy eksploracji tych grobowców. Chwałem za to. Zębaty hełm dobrej jakości. No skowyt wpadł, czemu nie? Bez rewelacji, dobra. Zobaczmy jaki jest grobowiec tutaj. Tutaj jest taki shuriken. Tutaj mamy podwójne V. Tutaj mamy trójkąt. I podkreślenie z kółkiem. To nie jest to, co chcieliśmy znaleźć. Więc przebijmy się środkiem na drugą stronę. No, wielki talizman podniesiemy sobie. Dobra, rzućmy sobie osłonkę. Sękaty kostur, czemu nie? Tym sposobem mamy już zapchaną całą skrzynkę. I właściwy grobowiec Talraszy, czyli półksiężyc. Jeszcze nie potrzebujemy różdżki. No i tutaj też, jak ktoś nie chce za bardzo się zagłębiać w pokonywanie podporków, to może sobie po prostu przelecieć. Mi zależy na wbiciu poziomu 24. Wtedy będziemy zupełnie inaczej podchodzić do rozgrywki. Będziemy sobie w zasadzie teleportować się, rzucać zamieć i dalej się teleportować. Szybkość odzyskiwania równowagi, pożoga, to nic ciekawego. Choć teraz ostatnio widziałem, Mr. Lama zrobił jakiś
insane build pod właśnie pożogiem. I tam zabił Diablo w jedną sekundę czy coś takiego na fly rate. Jak ktoś ogląda Mr. Lame, to może sobie zajrzeć, zobaczyć co to tam on nawymyślał. Ale on to ma po prostu już tak wyciosany ekwipunek, że każde skille u niego lepiej działają niż u nas. Zaczynał jako zwykły streamer, a teraz jest już doradcą Blizzarda w sprawie Diablo. Na jego kanale też możecie sobie zobaczyć, jak chcecie, jakie zmiany się szykują w najnowszym patchu. On je omawia, on je będzie testował z Blizzardem. Debrunski też bierze udział, tam takie znane postaci z świata Diablo 2. Oni zdobyli popularność zanim Diablo 2 Resurrected jeszcze było w produkcji, także trochę już na tej grze zjedli zębów. Warto od takich osób się uczyć, warto takich osób oglądać streamy. To są speedrunnerzy, to są osoby, które tej grze poświęcają setki godzin. W skali miesiąca, w skali dnia to też jest cały dzień na streamie czy coś takiego. A ja takiego zasobu czasu wolnego nie mam niestety. No bardzo bym chciał, no ale... Dobry wieczór. Ani też nie mam takich umiejętności jak oni. To trzeba im powiedzieć, mają wiedzę potężną o Diablo. Dobra, zróbmy sobie zbrojkę. Mogłem już wziąć w sumie tą laskę. Już pewnie gdzieś zaraz tu będzie komnata. Niech nasz najemnik się wykaże i trochę pozabija. Fajnie by wyglądała walka wyzwoliciela i najemnika. Jeden by przywracał, a drugi by dobijał trupów. Także taka trochę zapętlająca się nieskończona walka by była. Nie wiem, czy najemnik jest na tyle elokwentny, żeby zdać sobie sprawę, że musi podejść do przyzywacza i go ubić. Mniejsze mikstury brać nie będziemy. To nie jest właściwa komnata, tak jak widzicie. Jakby co, to mamy miksturkę wytrzymałości. Tutaj też nic nie ma. Zobaczmy co to za pomieszczenie się tutaj zrobiło. Czasem takie przejście może nam dużo dać, bo możemy się właśnie przenieść pod samą, pod sam ten właściwy pokoik. Niestety tutaj nie była takiej sytuacji, czyli już wiemy, że ta odnoga nie jest dobra do sprawdzania. Dużo miksturek many. Szkoda, że dużo tego życia nam tak zeszło. No ale odrobi się. Weźmy to antidotum. Zużyliśmy. Mamy aurę, czyli mamy też bosika, morowy grot. Padł dość szybko i mamy też kolejny poziom, poziom 19, jak mnie mam. Dodajmy wszystkie atrybuty w żywotność znowu. A jeśli chodzi o te atrybuty, to się wstrzymamy. Na razie wszystko pada tak jak trzeba. Dodajmy sobie lepszą zbroję. No i wychodzi na to, że to była kompletnie zła droga ta w prawo. Przechodzimy przez zamknięte drzwi, czemu nie? Czy tu jest jakiś przyzywacz, jeszcze dodatkowo bosik, żarłok, kościane wyzwanie.
Mikstury many i leczenia bierzemy oczywiście, bo nie chcemy się wracać do miasta, tylko po nie. Antidotum na razie niepotrzebne. Dzień dobry. Niestety nie mamy możliwości wydania komendy dla naszego najemnika, żeby szedł pierwszym. Trochę się jednak tych miksturek odrobiło przez te przejście teraz. Dobra. Zobaczmy, co jest tu na dole. Zabijmy najpierw przyzwolicieli, a nasz najemnik niech się bawi. No i mamy posprzątane, jak stoimy z czasem. Bardzo dobrze, będziemy robić Duriela jednak w tym odcinku. Najważniejsze to ich zwolnić poprzez nałożenie tej aury zimna. Jednak duże robią obrażenia, jakich dopuścimy do siebie. Niskiej jakości kościana różdżka bierzemy oczywiście. Sami mamy niskiej jakości różdżkę. Dobra. Niech najemnik za nami podąża. Robi się coraz nieweselej z nimi. Ciekawe, czy Duriela można zamrozić, tak a propos. Chyba wydaje mi się, że nie. Mamy komnatę. Oczyszczamy i będziemy się bawić z Durielem. Zabawa z Durielem nie będzie przyjemna, nie będzie łatwa. Nie wiem, czy on przypadkiem nie ma niewrażliwości na zimno, a to tylko sprawi niezbyt ciekawą potyczkę, jeszcze mniej ciekawą. Dobra, na razie musimy się oczywiście ogarnąć, nie będziemy szli na Jana do niego. Tutaj mamy niezidentyfikowany jakiś pierścionek, jeszcze go zidentyfikujemy, co my tu mamy. Skuteczność i do many. Czy my byśmy chcieli zamiast szybciej rzucać, to podbić sobie odporność na zimną? Na pewno tych pierścionków nie potrzebujemy. Na wszystkie odporności plus 3 to trochę mało. Będziemy musieli się w końcu pozbyć tych wszystkich różdżek też. Trzeba będzie przemyśleć, co z nimi zrobić. To jest jedyna rzecz, której nie sprawdziłem. Nie sprawdziłem tej właśnie laski. Dobra, to wszystko to sobie zostawimy. Tego słowa runicznego mogłem w sumie ten miecz zostawić. Czy on tu jeszcze gdzieś będzie? Nie, przepadł. Trudno, bo jednak trzy miejsca na klejnot by były dobre na zrobienie słowa runicznego. Ups. Nie wiem, czy będę mógł korzystać. Nie będę miał chyba czasu korzystać z tych mikstur odtajania. Oczywiście bierzemy dla siebie, dla najemnika. Zobaczymy, jak pójdzie. Muszę zobaczyć, czy on w ogóle jest wrażliwy na zimno najpierw. Dobra.
Dzięki. 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 Trochę będzie te komplikacje jednak. Dobrego dnia. Dzięki. Dzięki. No i pole statyczne zrobiło robotę. I wypadły jakieś tam żółte przedmioty, włócznia, łuk i kusza. Krótkiego łuku bitewnego nie będziemy brać, zadanie wykonane. Dlatego te pole statyczne lepiej podnieść na ten pierwszy, drugi poziom, żeby mieć tą jednak większą odległość od niego, od bossa. Dziękuję ci. Diablo i Bal wymknęli mi się. No i dobra, i tym samym ukończyliśmy akt drugi. Ogarnijmy się przed podróżą do aktu trzeciego. W tym jeszcze odcinku zabierzemy się w tą wyprawę. Nic ciekawego nie poleciało niestety. I zdecydowałem się na zmianę pierścienia, ponieważ te miksturki dawały wystarczającą odporność. I teraz tak, następnym przedmiotem, który będziemy zakładać, będzie ta, wydaje mi się, ta tarcza. No i potem, jak już będziemy zamieniać się na kostury, to już nie będziemy mogli korzystać z tych dobrych tarcz. Nic ciekawego też nam nie leci, mamy jeszcze do zmiany sporo przedmiotów. Jeżeli chodzi o odporności, jeżeli będziemy bardzo kuleć, to zawsze możemy podmienić. Na błyskawice mamy dobry, może ten do wszystkich odporności, a to dopiero 59 poziom. Tutaj mamy na ogień, aczkolwiek to zimno to jest dobre, czyli mamy tak naprawdę błyskawice, o, zimno, tutaj też mamy zimno. Tu mamy ogień, czyli tutaj by trzeba było coś zmienić. No najlepiej jeszcze te rękawice, hełm podmienić, choć hełm daje 20 do odporności na błyskawice. Błyskawice i zimno wygląda bardzo dobrze, trucizny już nie będziemy przyjmować, czyli dobrze było trafić jakąś jakiś dobry pierścień, może ten pierścień na ogień właśnie damy tutaj. No i już tą tarczą by było bardzo dobrze. Dziękuję za dotrwanie do końca, przepójmy się jeszcze tylko łódeczką. Jesteśmy gotowi do wyprawy. Przed nami akt trzeci. A jeszcze Jerych musi swoje powiedzieć, zgadza się. Dobra, to jeszcze chwileczkę was wstrzymam. Już chcę to w tym odcinku mieć za sobą, żeby drugi, kolejny odcinek zacząć już tak spłynnie, sprawnie w akcie trzecim. Tam trochę zwiedzania też będzie. Na Duriela pole statyczne wystarczy. Taka rada. I mamy to. Akt trzeci nas zaraz przywita, a ja będę się już z wami żegnał. Dziękuję za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli też jesteście w trakcie robienia czarodziejki, dajcie znać, jak wam poszło z Durielem i jakie są wasze plany na Mephisto. Bo jak wiecie, Mephisto można tak z oddali załatwić, także to też polecam. Witam. Jeżeli się podobało, lajki.
jeżeli się podobało, komentujcie również, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał, a ja zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Pozdrawiam.